Witam Was serdecznie, jesteśmy tutaj z Grzegorzem Nockiem, nie chwaląc się moim dawnym trenerem. Od czerwca Grzegorz jest wiceprezesem do spraw trójboju siłowego. Czy zapowiadają się jakieś diametralne zmiany w funkcjonowaniu związku? Znaczy, jeżeli chodzi o część trójbojową, to planujemy przede wszystkim zorganizować więcej imprez dla zawodników, więcej zawodów. Marzy nam się zorganizowanie ligi trójbojowej i ligi wyciskania leżąc. Po to, żeby zawodnicy, którzy nie będący w kadrze narodowej, mieli więcej możliwości do startu w zawodach Polskiego Związku. Kierunek bardzo dobry. A co planujecie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży? Także organizujemy Mistrzostwa Polski i zawody dla wielu grup wiekowych. Począwszy od juniorów do lat 16, 18, 20, 23. Także w każdej z tych grup wiekowych juniorzy mogą powalczyć ze swoimi rówieśnikami. Nie ukrywam, że bardzo przydałoby się, z punktu widzenia zawodnika, bo sam kiedyś byłem, nagrody rzeczowe, tak? Czy planujecie jakieś nagrody finansowe, może jakiś sponsoring, firmy odżywkowe? Znaczy tak, my jako związek dajemy organizatorom produkt w postaci Mistrzostw Polski, dajemy im możliwości organizacyjne, wspieramy ich fachową wiedzą, wspieramy ich sędziami na poziomie międzynarodowym, a teraz już od inwencji organizatorów zawodów zależy, jakie będą nagrody rzeczowe. My staramy się, żeby zawody były zorganizowane na odpowiednim poziomie, żeby wszyscy zawodnicy czuli się równo sędziowani, żeby nie było jakichś niedomówień, że ten tego sędziował taki sędzia, tego taki. A teraz już od inwencji naszych organizatorów, a mamy w Polsce już takich organizatorów, którzy potrafią zdobyć sponsorów, będą zależały nagrody rzeczowe. Czyli jako związek jesteście całkowicie pozytywnie nastawieni do wejścia we współpracę z firmami, które po prostu by wykładały, że tak powiem, pieniądze, dokładały troszeczkę swoich odżywek i fundowały to zawodnikom. Oczywiście, jesteśmy pozytywnie nastawieni na odpowiednich warunkach. Tak? Rozumiem, czyli generalnie powiem Państwu tak, Grzegorza znam wiele lat, odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i uważam, że wniesie sporo do naszego pięknego trójbojowego świata, bo trójbój jest przepiękną dyscypliną sportu, niedocenianą przez niektórych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.